fight to bring it back. Cześć, z tej strony Danielus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w krótkim materiale podsumowującym Call of Duty Modern Warfare 3. Jestem bezpośrednio po przejściu tej nowej produkcji od Activision i chciałem się z Wami podzielić ostatnią godziną spędzoną właśnie w tej grze. Będzie to taki mały skrót. Skróciłem tą godzinę do 12 minut, wybrałem takie najbardziej efektowne, najciekawsze momenty w tej końcówce. No i cóż, chciałbym wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czy warto kupić kolejną odsłonę Call of Duty, uspokoić i przekonać do tego, że tak, absolutnie warto. Cała kampania jest strasznie przemyślana. Wyjątkowo bardzo mi się podobała. Jest tutaj mnóstwo akcji. Na tych 12 minutach zresztą macie to skondensowane. Mimo wszystko silnik graficzny, mimo to, że jest stary, dla mnie robi bardzo dobre wrażenie. Został podkręcony na maksa, zostały wyciśnięte z niego ostatnie soki, a na tych obrazkach, które właśnie teraz są przed Wami, chyba jest tego wystarczający dowód. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym zwrócić uwagę na kilka nowych rzeczy, które zostały dostosowane w tej grze, między innymi możliwość zmiany celownika. W grze mamy do dyspozycji dwa celowniki, które możemy bezpośrednio przełączać i jest to nowość, tego wcześniej nie było. Co do fabuły, jest, no jakby to powiedzieć tak, żeby nikogo nie urazić. Wiadomo, że Amerykanie robią wszystko, żeby pokazać ich kraj, ich, a raczej ludzi, Amerykanów, od tej strony, że oni są tacy pompatyczni, że Amerykanie są najlepsi, że jeżeli coś zrobią, to jest wszystko z pompą i wow, po prostu. No i tak właśnie jest w tej grze. Wszystkie takie filmy akcji amerykańskie, czy tego typu rzeczy, mają odzwierciedlenie właśnie w tej grze. To jest takie nowe Rambo, współczesny Rocky. Bohater po prostu, a raczej kilku bohaterów, bo przecież w trzeciej części Modern Warfare pojawia się kilku bohaterów z wcześniejszych części Call of Duty. Tak więc fabuła jest strasznie szybka, ale jest powiązana z tym, co było wcześniej, więc nie jest to coś całkowicie wyimaginowanego. Ma to jakieś przełożenie na rzeczywistość, bo kto wie, co przed nami, przecież tego nikt nie opisał, nie sprawdził. Także, no, są pewne dozy, jak na przykład to, co teraz widzicie, no niesamowite, prawda? Są pewne dozy, które można porównywać do Battlefielda 3, chociaż ja bym nie porównywał tych gier, bo to jednak, to są inne piaskownice. Call of Duty to Call of Duty, Battlefield 3 to jest parcie do przodu, to jest budowanie nowego imidżu, to jest nowy silnik graficzny, ale nie o tym chciałem mówić. Dla mnie kampania Call of Duty Modern Warfare 3 jest absolutnie doświadczeniem ekstremalnym, doświadczeniem, które pozostanie na długo, długo w mojej pamięci. Momenty akcji, które tu widziałem, po prostu powodowały co chwilę opad szczęki i co chwilę powtarzałem sobie wow, co tu się dzieje? No właśnie, co tu się dzieje? Misji jest niewiele, tak naprawdę. Przechodzi je się bardzo szybko. Mój licznik na Steamie zatrzymał się na 6 godzinach gry. Chociaż mogło być lepiej, bo nagrywałem, czyli mogło być szybciej. Co do długości gry, jak dla mnie jest optymalna. Mimo tego, że no, wydaje się być krótka, przechodzi się to z uśmiechem na twarzy, tak jak wcześniej wspomniałem, z tymi wszystkimi emocjami. No i ja na pewno
skuszę się na to, żeby powtarzać misję, żeby przejść kampanię jeszcze raz. Poza tym, jak każdy wie, przecież Modern Warfare 3, w ogóle cała seria Call of Duty od pewnego czasu, głównie od Modern Warfare 1, czyli Call of Duty 4, to jest stricte multiplayer. A to, co jest w multiplayerze, jest też niezwykłe. Jest to najbardziej rozbudowany multiplayer w historii serii. Poza tym mamy coś w rodzaju co-opa. Także no, zabawa z tą grą jest przednia i ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób krytykować tą produkcję. Pojawiło się dużo głosów, że jest to odgrzewany kotlet, odgrzewanie kotleta. To jest wszystko to, co już było. W pewnym sensie jest trochę w tym racji, aczkolwiek ja się z tym do końca nie zgodzę, dlatego że jeżeli chodzi o typowe gry strzelankowe, FPS-y i tego typu rzeczy, to przecież o co chodzi w takich grach? O to, żeby strzelać do wrogów, żeby to było jak najbardziej efektowne i dawało graczowi jak najwięcej frajdy. I właśnie w tej grze jest esencja tego, to jest idealna gra. I tak powinny wyglądać fabularnie przedstawione opowieści dotyczące różnych wydarzeń mających związek z wojną i strzelaniem. Także dla mnie Call of Duty Modern Warfare 3 to jest gra perfekcyjna w każdym z wyżej wymienionych elementów. Doza akcji, doza emocji, którą daje, no jest nie do opisania i myślę, że powiedziałem w tym temacie już wszystko, co chciałem tak naprawdę powiedzieć. Co dalej? Dalej myślę, że po prostu, jeżeli macie ochotę obejrzeć wszystkie akcje, które będą dalej się toczyły, to proszę bardzo, zapraszam was, zachęcam, bo no przed wami ten, tak jak wspomniałem na początku, skrót tej końcówki kampanii Modern Warfare 3. Scena, którą widzicie, jest sceną, która wręcz mnie wzruszyła, bo jest o honorze, o takiej, o wszystkim, co można zawrzeć w jednym prostym słowie: przyjaźń. Na polu walki bezcenna. Zresztą jak w życiu. W każdym bądź razie oglądajcie i zachęcam, jeżeli jeszcze nie macie tej gry, warto kupić, naprawdę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozostawiam was z końcówką gry, z końcówką kampanii Call of Duty Modern Warfare 3. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. Get ready. This is for soap. Nikolai, we need another lift! Copy, on its way! This won't hold much longer! Jump! Watch out for that chopper! Rocket! Get away! He's going for the chopper, run!